sytuacje mała powstają wtedy, gdy pierwotną wersję oglądają zjeby. Z taką twarzą nie zagrasz w jednej twarzy Greya. Więc zastanów się lepiej, czy chcesz zadzierać z królową rapu i Disneya. Masz magiczne moce, żebyś była nudniejsza, żebyś miała przyjaciół, bo lubią cię tylko zwierzęta. Komuś tu była wielka potrzeba księcia, ja uradowałam. U pani Marlenki, mojej sąsiadki, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Zarządziłyśmy, że spódnice będą tiulowe, duże i krótkie. Jednak Natalia mnie przechytrzyła, chciała być większą księżniczką. Postanowiła sobie ubrać spódnicę do ziemi. I pokazała mi, jaką ma świadomość księżniczki. Idziemy jeszcze raz. Idziemy, dobra. I wracamy. No, chcę tylko sprawdzić, jak to wygląda. Ty się zapadasz. Do góry. Raz, dwa, trzy, to początek disneyowskiej gry, której Bella nauczy naszą Śnieżkę, jak ma żyć. Siedmiu chłopa na jedną księżnej nie wypada, kwestia zaufania lub po prostu jesteś tympa mała. To w sumie tłumaczy twoje co do ręki, to do buzi, gdy jadłaś jabłuszko matuli. Ale przyznam szczerze, zapłakałam jak się obudziłaś, to smutne, że poznałaś księcia nekrofila. Światło. Podejdź. Możesz być pierwszą księżniczką, pierwszą zapomnianą. Serio, nikogo nie interesuje, co się z tobą działo. Mnie gra Emma Watson, królowa internetu. Kto gra ciebie? Nie wzbudzasz nic oprócz śmiechu. Ja rozpalę rządzę, bądź pewna, moja kolejna adaptacja. Twoje szczytują w brazylijskich melodramatach. Niby sławna, piękna, wzór dla całej reszty. Spójrz na mnie i idź leczyć kompleksy. Na twoją mordę patrzę już x czasu, nic szczególnego oprócz kwasu. Nie będę słuchała opinii dziewczyny, która ma objawy schizofrenii. Pogadaj sobie lepiej ze świecznikiem, a swoje rymy zakryj ręcznikiem. Rap idź piękny jak po grudzie. Trudno być piękną przy takiej paskudzie. Szczerze, polubić nekrofilem niż dać się zamknąć, więc o filmem adaptację mała. Powstają wtedy, gdy pierwotną wersję oglądają zjemy. Z taką twarzą nie zagrasz w jednej twarzy Greya. Masz magiczne moce, żebyś była nudniejsza, żebyś miała przyjaciół, bo lubią cię tylko zwierzęta. Komuś tu była wielka potrzeba księcia, ja uratowałam swego, kobieta niezależna, a ty tylko czekasz. Raz łowca, raz krasnalista, ale żyjesz w bajce na czyjejś łasce. Patrz, jak prawdziwa księżniczka sama zdobywa zamek i teraz wrzuca na ciebie najtłustsze pancze. Dobra. Powiedz, że chcesz, mi pierdolić. Bez tego! No i co to było? Nie, no nie mogę, ty jak bez... Nie, no nie. Nie śmiej się. Nie. Ale wy... Nie! Boże, proszę cię. Nie, i to było słabe. No widzisz... Hej, kochane szparaszki! Mamy nadzieję, że zobaczymy was 16 maja na Torbarze na drugiej edycji Orange Video Fest, na którą serdecznie was zapraszamy. Dla wszystkich fanów szparaku, wykonanego na żywo właśnie na tym festiwalu, więc mamy nadzieję, że będzie was jak najwięcej, będziecie nas wspierać, śpiewać z nami i będziemy się świetnie bawić. Chcemy was wszystkich tam zobaczyć, koniecznie. Pa! Bilety są w linku na dole. Witam w pokoju gwiazdy. Brudno! Co słychać w pokoju gwiazdy, moi drodzy? Syf! Jeden wielki syf! A wszyscy wiem... Wszyscy mówią, że to ja jestem ta nieogarnięta. I najważniejsze, gdzie nasza księżniczka się maluje? A, ktoś do mnie dzwoni. Mama! Co tam u ciebie? No nic, a ty gdzie jesteś? A u Natalii. Aha, kręcicie coś, tak? Co robicie? No, kręcimy coś. Aha, dobra, to co, na mieszkanie ci przepłać, nie? Mamo, przecież jestem niezależna. Dlaczego? Żartuję. Prześlij mi na mieszkanie. Prześlij. A masz pieniążki? Mam. Zarabiam. Ja to też
mam pieniądze. Tak, mam, nie bój się o moje pieniądze. Tylko im prześlij na mieszkanie, bo nie będę miała gdzie mieszkać. No tak, pod Poniatowski. Albo Łazienkowski, teraz tam cicho, bo go zamknęli. Nagrywamy, właśnie będziesz w making ofie, twoja rozmowa ze mną. Pozdrawisz naszych widzów? Tak, pozdrawię. To pozdrów. Oczywiście, no. To pozdrów. No, pozdrawiam wszystkich widzów i Karolinkę. O, słodko. Natalkę. O, Natalkę też. No dobra, tutaj kosmetyki. I właśnie dlatego jest taka piękna. I montuję, słuchajcie. I montuję. No. Dobra, o której tego mankinkofa wyciągacie? Co wyciągamy? Kiedy puszczacie tego mankinkofa? Mankinkofa puszczamy, słuchaj, dzisiaj, niedługo, no. Więc czatuj przy komputerze.